Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Kochani, skoro przeżywamy pierwszą sobotę września, a jutro jest 8 września, 73. rocznica poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu, stąd kilka słów pozwólcie na ten temat, byśmy sobie uświadomili, w czym tak naprawdę uczestniczymy w owym nabożeństwie pierwszej soboty. Jakże ono jest istotne, jeśli chodzi o historię naszej ojczyzny. Oto wielu z was, może wszyscy, jesteście w krucjacie jednej intencji, a więc modlicie się, by świat poznał, pokochał Maryję, by je wezwanie z Fatimy wypełnił. Stąd byśmy zrozumieli głębiej te prawdy. To kilka słów na ten temat. Otóż, moi drodzy, kiedy zakończyła się II wojna światowa, wydawało się, że dla Polski nie ma ratunku, dla katolickiej wiary, dla jej suwerenności, samodzielnego bytu. Oto ta już, która, jak słyszeliśmy niedawno z ust księdza arcybiskupa, czerwona zaraza chciała wyrwać z duszy polskiego narodu wszelkie ślady miłości Boga. I wydawało się, że już nie ma nikogo, nie ma żadnej siły, bo nie było już pomocy aliantów, przyjaciół, braci. Byliśmy sami. I oto, moi drodzy, prymas Polski August Hlond mówi, że to nieprawda. Wydaje się, że po ludzku, tak jak dzisiaj słyszeliśmy w Ewangelii, czasem to ludzkie myślenie sprawia, że człowiek nie widzi nadziei, nie widzi drogi. On mówi, jest. Posłuchajcie takich słów, które wówczas padły w roku 1946. Ludzkość ostatnich trzech dziesiątków lat przeżyła czasy straszne. Niemal okropności czasów ostatecznych. Dwie zwłaszcza wojny, które swą okropnością przeszły wszystko, co dotychczas człowiek widział. Ale czy idziemy ku lepszym czasom? Raczej nie. Pokój między narodami nie opiera się na trwałym fundamencie. Atmosfera, mimo pięknych słów, jakie padają na konferencjach międzynarodowych, jest ciężka i naładowana elektrycznością. Świat może znowu stanąć wobec ciężkich zmagań militarnych, wobec przewrotów społecznych, a przede wszystkim wobec walk światopoglądowych i religijnych. Jaki to wszystko może wycisnąć ocean łez, krwi i niedoli ludzkiej, tylko Bóg raczy wiedzieć. Patrząc na to wszystko, można by dojść do czarnych myśli, a nawet rozpaczy. Jest jednak coś, co napełnić nas powinno otuchą i radością. Jest pewna przejasna gwiazda, która zabłysnęła na ponurym i zaciągniętym ciężkimi chmurami horyzoncie dzisiejszego życia, zwiastując nam lepsze jutro. To objawienie się niepokalanej dziewicy Fatima. A więc jeśli naprawdę Bóg przemówił w Fatimie, jeśli naprawdę posłał Maryję, jeśli ona naprawdę mówi, jeśli ludzie me życzenia spełnią, to Rosja się nawróci. Przyjdzie pokój dla świata. Zmiażdżymy głowę złu. Unicestwimy największego wroga. Stąd jest. Ale moi drodzy, prymas August Hlond, prymas Polski, przestrzegał nas, by to wielkie wydarzenie, ten zryw, który miał się dokonać 8 września 1946 roku, nie był jednorazowym wydarzeniem, nawet przeogromnym w swojej skali. Bo nie na tym polega miłość, że dokonuje się tylko jednego aktu, a potem tylko czeka się na owoce. Kiedy był na emigracji w czasie II wojny światowej, był świadkiem, jak to Francja poświęciła się Niepokalanemu Sercu w roku 1943. I wówczas urządzono, przeprowadzono peregrynację po parafiach
we Francji peregrynację Matki Bożej Fatimskiej. Prymas widział, co się dzieje we Francji, jakieś duchowe poruszenie i mówi, coś takiego musi być w Polsce. Jak tylko będzie można wrócić do ojczyzny, coś takiego uczynimy. I pisze list do ojca Raczyńskiego w roku 1943, jeszcze zanim papież poświęcił Rosję niepokalanemu sercu, przepraszam, w 1942, nad wiosną. I pisze to samo, co wtedy dokonało się na Jasnej Górze. Ten znak również musi być powtórzony, kiedy naród przyjdzie do swojej matki. Ale wtedy, jak go ponowimy, musimy uczynić wszystko, by to był akt, który będzie wypełniony. Wtedy przypomina prymas słowa ojca Jełowickiego, zmartwychwstańca, który w czasie zaborów mówił takie słowa: Polska dlatego upadła, bo złamała przysięgę, nie dotrzymała przysięgi Bogu i Maryi złożonej. Stąd przestrzegał. Polski narodzie, na nowo zwrócisz się do Matki, by na progu nowych dziejów ocaliła nas i katolicką wiarę w naszej ojczyźnie, ale nie popełni dawnego błędu. Tamten błąd kosztował nas ponad 100 lat niewoli i cierpień. Byśmy nie popełnili tamtego błędu. To też w ten sposób uczy Kościół w Polsce, kochani. Życzeniem więc Matki Najświętszej i jej Syna jest, by tak jak formalnym wyrazem kultu serca Jezusowego są pierwsze piątki miesiąca, tak wyrazem kultu jej serca winny stać się pierwsze soboty miesiąca. Dlatego też ogół wiernych czcicieli Maryi musi się gorąco modlić, by owo poświęcenie się niepokalanemu sercu Maryi nie ograniczyło się do choćby najbardziej oficjalnego i wielkiego aktu, ale by zapoczątkowało w Polsce praktykę uroczystego obchodzenia na wzór pierwszych piątków, pierwszych sobót miesiąca. Kochani, łatwo jest mówić słowa, ale jakże trudno żyć według nich. Łatwo jest mówić, Boże, ratuj. A jak Bóg uratuje, to wydaje się, że wszystko już jest załatwione. Nie, jak się przysięgało, to trzeba być wierny temu, co się przysięgało. A jeśli Bóg dotrzymał słowa i Polska jest dziś narodem, który zapala, jest tą iskrą nadziei dla świata, to się cieszmy, a nie poddajmy. Bądźmy razem, kochani. By ten dzień, jakim jest pierwsza sobota miesiąca, był dniem, kiedy my jako dzieci, kiedy matka mówimy, że jest naszą królową, to jak królowa o coś prosi, to jest to rozkaz. To ten dzień winien być tym dniem jedności. To dlatego zatem, kochani, modlimy się. Po tej czasie Wielkiej Nowenny Fatimskiej podejmujemy ową krucjatę jednej intencji. Modlimy się, by naprawdę Maryja była znana i kochana. By to nie były tylko słowa. Tylko jeśli Polska mówi, Maryja naszą królową, to żeby to było widać w każdym domu. Bo to jest Pani nieba i ziemi. Matka Boga. Należy się jej szacunek. A jeśli ona prosi, jeśli ludzie me życzenia spełnią. Kto z nas nie myśli, co tu zrobić, by się żyło normalnie, by przyszedł pokój dla świata, by skończyło się ta niesprawiedliwość, cierpienie, by w końcu można było żyć po Bożemu. Kto z was tego, kochani, nie chce? Tylko, że tu nie pomogą ludzkie recepty. Jeśli Bóg mówi, jeśli ludzie me życzenia spełnią, wówczas doświadczymy takich owoców, to nie ma innej drogi. Jeśli chcemy znaleźć swoją, to będą to jakieś namiastki dobra, bo dobro zawsze rodzi dobro. Ale nie będzie to na taką skalę, by zmienić świat, ludzkie serca. To tylko Bóg może uczynić. To też się modlimy.
bo jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. Kto ma o to wołać, jak nie my, Polacy, skoro myśmy się poświęcili, zawierzyli, a na stulecie objawień w Fatimie ponowiliśmy ten akt. Łatwo jest mówić. Nic prostszego, jak wypowiadać słowa. Ale jakże trudno żyć wedle nich. Kochani, to jak w małżeństwie. Wszystko jest pięknie, kiedy młoda para staje przed ołtarzem i wielu z was również. I my również, jako osoby Bogu poświęcone, pamiętamy czas święceń, profesji zakonnej. Jakie to jest piękne. Rozpoczynam życie dla Boga. Ale potem przychodzą szare dni, wyzwania na naszej drodze. Ten, któremu się ślubowało wierność. Jakże potem wiele potrzeba wysiłku, by ta miłość kwitła. By mąż kochał żonę, a żona męża. Dzieci rodziców, a rodzice dzieci. Wszyscy wiemy, jak to dużo kosztuje. Ale jak się przysięgało, to na tym polega wielkość, że się dotrzymuje słowa. Również wtedy, kiedy jest trudno. A więc, kochani, skoro jako naród poświęciliśmy się sercu niepokalanemu, aby to nie był jednorazowy akt. Stąd prymas wezwał, by Polska żyła codziennie różańcem. A w pierwsze soboty pamiętała, by czy nieść przez modlitwę pocieszenie Maryi, jej niepokalanemu sercu. Każdy z was, kochani, tu obecny, wypełnia to, co było ślubowane. Składa swoje ziarenko, swojej miłości. Macie świadomość. Ja będę to, kochani, często powtarzał. Bo dzisiaj się wydaje, że wielce tego świata rządzą światem. To wy, kochani, wpływacie na bieg dziejów. Bo przyszłość zmierza do tego, jak mówi Maryja, do jej triumfu. On się stanie wtedy, kiedy ludzie, czyli my, wypełnimy jej wezwanie. Dzisiaj to czynimy, a więc przybliżamy ten triumf. Każdy z was składa to ziarenko, które owocuje czymś niewyobrażalnym dla świata. I każdy z was, jak przed Bogiem kiedyś stanie, to usłyszy. Przez swoją modlitwę ocaliłeś wielu przed piekłem. A to coś wielkiego. Coś niewyobrażalnego. Takich ludzi, Maryja mówi, postawi niczym kwiaty dla ozdoby Bożego tronu. Kochani, to wielka sprawa. Zdajecie sobie sprawę z treści tych słów Maryi? Mogę być ozdobą Bożego tronu. Czy umysł ludzki jest w stanie to pojąć? To są słowa Maryi. Jeśli ludzie me życzenia spełnią. A więc, kochani, bądźcie apostołami. I w pierwsze soboty bądźcie wierni. A jeśli zdajecie sobie sprawę, co to jest ten dzień, jak on jest ważny dla przyszłości naszego narodu i świata, to podejmijcie, kochani, owo to dzieło krucjaty jednej intencji. By Maryja była bardziej znana i miłowana. By jej wezwanie z Fatimy poznał i wypełnił świat. W tej intencji zróbcie cokolwiek. Niech to będzie raz w waszym życiu, może raz w roku. Ale uczyńcie cokolwiek, jakiekolwiek dobro w tej właśnie intencji. By świat pokochał Maryję. Poznał jej orędzie i wypełnił. Bo wtedy nadejdzie to największe zwycięstwo. Tak wielkie, jak mówi ojciec Gobi, któremu ukazywała się Maryja. Tak wielkie będzie to zwycięstwo, że zostało zapowiedziane w pierwszej i ostatniej księgi Biblii. Tak będzie ono wielkie. Niewiasta jej potomstwo zmiażdży głowę węża. Oto niewiasta oblaczona w słońce i księżyc pod jej stopami. To wszystko ma się stać. Kiedy?
jeśli ludzie spełnią życzenia Maryi. Każdy z was, kochani, swoje ziarenko już złożył, ale nie jest powiedziane, że to ma być jedno. Stąd nie poddawajcie się, kochani. Bądźcie wierni. A przez modlitwę, poprzez ową krucjatę jednej intencji, pomóżcie innym. Niech się serca innych otworzą, byśmy byli razem w pierwsze soboty przy niepokalanym sercu. Amen.